Coś takiego. Ty jesteś Harry Potter. Ja, Hermiona Granger. A wy? Kto? To. Tak. Zaczynamy kolejny odcinek. Witamy Was serdecznie. Na, yy, co? Kolejny podcast, kolejne wtorki z filmami w tym momencie? Yy, yy. Tak. Dzisiaj na tapetę bierzemy serię Harry'ego Pottera. Tak. Jak zauważyliście, mamy troszeczkę, że tak powiem, rekwizytów do naszego odcinka. Tak. Na każdy odcinek tutaj staramy się yy, i będziemy się starać przygotowywać, przygotowywać jakieś tutaj fajne yy, takie. Drobne rzeczy, Drobne które, rzeczy. które możemy sobie tutaj poukładać. Będziecie taki trochę wajbik, żeby zrałapać. Jak widzicie, kocyk i poducha też jest. I, I co? Ta. Harry Potter. Eee, chyba jedna z najpiękniejszych tak naprawdę opowieści dzieciństwa naszego i mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi na tym na świecie. Eee, jak myślisz, jak duży taki wpływ wywarł Harry Potter tak naprawdę na świat filmowy, taki świat, wiesz, magiczny i te sprawy? Wydaje mi się, że... Duży, ponieważ patrząc na to, że te filmy są bardziej skierowane na takie filmy rodzinne, te początkowe, bo później już jakby ta akcja jest taka mroczniejsza, jakby, no, patrząc na tą kulturę tych fanów, jest ona ogromna i duży miała wpływ. Dużo osób się utożsamia z tymi postaciami, z tym filmem, z tą całą historią no więc dobra, do? wpływ, według mnie mam nadzieję, że według Was też był ogromny na, całe, na całą kima, Kine, kinematografię. kinematografię. E, tak, ciężkie słowa. E, I też dla ludzi po prostu. Też wydaje mi się, że dużo osób może wyciągnęło z pewnych kryzysów, bo to jednak e, powiedzmy, też jest jakaś taka smutna historia pewnego małego dziecka, który e, stracił rodziców, e, zyskał przez to wielką moc. E, no i. Tak naprawdę, osiem części, jak dobrze pamiętam, filmów opowiada całą historię Harry'ego Pottera. No to prawda, bo tak naprawdę, jakby trzeba też taki wajblik taki wprowadzić, że rzeczywiście jakby. Mm, motyw tego, że jakby dorastamy razem z bohaterem, bo to też właśnie to jest, to jest ciekawe. Był bardzo mocno właśnie przyswojony przez chyba kulturę, bo tak naprawdę zaczynamy od osoby, która powiedzmy jest gdzieś tam w wieku szkolnym, takiej pierwszej klasy podstawówki coś w tym stylu i kończy się to tak naprawdę z tym, jak on już jest dorosły, więc tak. i to na przestrzeni jakby lat kręcenia i tak dalej, też to było widać, nie? że właśnie im jakby dalej się jakby im nasz bohater dorasta, tym jakby tematy stają się cięższe, mroczniejsze i tak dalej. I to jest właśnie ciekawe, bo tak naprawdę wiesz. Jakby ogarnięcie tego właśnie aktorów, nie? Pomyśl sobie o aktorach, że oni też przecież dorastali, nie? W ciągu powiedzmy tam 16 iluś, czy iluś tam lat 10, kręcenia. 10 lat, bo pierwsza część wyszła w 2001 roku, roku, a ostatnia część wyszła w 2011, więc jest to 10 lat. I, I też. Tak na, i no... Pomyśl sobie też właśnie, 10 lat mija, nie. No. Mamy 7 części, a aktorzy dorastają, tak? No bo zaczynali od tak naprawdę właśnie dzieci, a jakby pod sam koniec, no to są. Oni są już jakby pełnoletni, tak? Gdzie chyba książki kończą się, gdzie on tak naprawdę jest i jeszcze. Chyba nie w 100% pełnoletni, jak na nasze standardy. Nie ukrywam, nie czytałem książek, nie lubię czytać, ja wolę oglądać, ale... Ja czytałem, e, wiem, że... w planach. Że od, tak, ja czytałem właśnie wszystkie części, ale to już było też no, w momencie właśnie premiery tak naprawdę tych książek, gdzie chyba pierwsza część w ogóle wyszła w 99 roku, co, To też już ma kawałek czasu, mhm. ja to już za niedługo będzie ćwierć że w samej pierwszej części. Tak? tak, i warto wspomnieć właśnie, że filmy zostały nagrane w adaptacji właśnie względem książki, którą e, napi, e, znaczy serię książek... E, Którą, gdzie autorką jest J.R. Nie, nie, jest... nie, nie to nie, to nie, to, nie, ten, Martin, nie ten film. to nie R. Martin to nie R. Martin to e, nie ta seria nie ta seria Właśnie dużo takich właśnie. Y... J.K. Rowling, tak? No tak, bo... J.K. Rowling, ale chciałem powiedzieć, że dużo takich y... właśnie postaci, y... jakby pisarzy, którzy napisali. Właśnie dużo mam takiej J.A.R. Tolkien, y... Y... takie Martin. Y... Właśnie to jest to... gubiące dla mnie czasami. Ej, ale to jest ciekawe, nie? że akurat to, to mamy trzech w sumie bardzo znanych aktorów, jak praktycznie, no, to, to, ci autorzy są znani na cały świat i też napisali właśnie topowe serie. I uwaga, wszyscy mają właśnie te skróty, powiedzmy, dwie litery plus nazwisko, nie? Tak, tak. I to też jest ciekawe. Ale wracając w do Harry'ego Pottera. Pomyśl ten. W sumie historia bardzo ciekawa, no bo mamy, powiedzmy, jakby teoretycznie, i mamy oczywiście antagonistę, czyli Voldemorta, tego imię, które nie wolno wymawiać. Właśnie wymieniłeś, no ale tak, nie tak, wolno, halo. No ale wracając, i to było takie, że wiesz, staramy się cały czas w tożsamice z tym właśnie naszym bohaterem, czyli właśnie Harry Potterem, którego odgrywał Daniel Radcliffe i. Pamiętaj sobie, że jak oni musieli się czuć, yy, jako, wiesz, na początku, może jako pierwszy film, to może jeszcze nie było takiego, wiesz, turbo boomu na to, ale. Z każdą kolejną częścią, wiesz, jakby to się zaczęło, wiesz, już tak nakręcać. Tak, to tak rosło wiel... to, to bardzo dużo. Du kultura, du kultura du po prostu, wiesz, wsiąknęła w świat magiczny i tu też warto przyznać, że są przecież jeszcze e, fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Tak, tak. kolejna seria, tak jakby ze świata Harry'ego Pottera. Też, Bodera. według mnie, fajne filmy, tylko szkoda, że niestety wyłączyli przez aferę Johnego Deppa. No, jako jeden, właśnie, którego. też on, był antagonistą. On, on, tak, też był antagonistą, ale był świetnym antagonistą. W sensie, jak dla mnie, on bardzo dobrze odgrywał właśnie rolę Grindelwalda w całej tej historii bo naprawdę jakby jego sztuka aktorska jest bardzo fajna tak to jest właśnie tak wiemy to przecież po piratów z karaibów i różnych innych czy tam na przykład właśnie zabójstwo w, Orange, w Orient Expressie jego mhm. sama mimika sprawia to że ty, jego się fajnie ogląda tak, tak i jak... miksowanie mhm. jakby różnych aktorów w różnych wiesz wiadomo no zdarza się wiesz powiedzmy tak jak było z przykładem Dumbledora w pierwszych dwóch częściach i potem kolejnych że musieli wymienić aktora no bo jakby nie było tak mu pierwszemu, no niestety, w kalendr, no niestety tak. wziął i umarł. No, ale wiesz, no to jest logiczne, że trzeba w tym momencie aktora zastąpić, no bo on jest ważną częścią dla historii. Ale tu, właśnie przy magicznych zwierzętach, jakby przy zamianie tego aktora, no... Znaczy, z całym szacunkiem, nie? jakby szanuję ten zastępcę, ale no jakby nie było, gdyby pociągnęli to z Johnem Deppem, miałby, mam wrażenie, że miałoby to większe. Tak, ten... jego charakteryzacja, te białe włosy, on po prostu wyglądał fenomenalnie. Tak, i właśnie jeszcze te oczy, nie, bo on tak. miał różne ten kolory jakby oczu. I to było takie. To miałeś taki. Taki vibe, taki vibe ta, ale... że to jest taka mroczna postać, z którą e, będzie się trzeba zmierzyć. a ta jakby... Ale dalej miałeś tak. ta sympatię hmm. do tej postaci. Tak. Dobra, wracając ogólnie do Harry Pottera, bo po troszeczkę, <laughs> jak zwykle, żeśmy ten z temat. Tak, my generalnie lubimy z, dużo zbaczać jakby z tematów, chociaż dalej byliśmy w świecie magicznym, więc aż tak daleko nie, odbie no, jakby nie odbiegamy. No, przynajmniej na tej zasadzie żeśmy zostali. O, światełko nam się wyłączyło. A, dobra, nieważne. W każdym razie, co? Pierwsza część bardzo pozytywna, w sensie taka ciepła, ciepłe kolory, jakby historia takiego właśnie dzieciństwa, tak, że widzimy to wszystko w takich właśnie, takich... Powiedzmy, że pozytywny, pozytywnej wersji, że właśnie jest dużo uśmiechu, dużo zabawy, takiej właśnie poznawania tego świata czarodziejów. Druga część już ba troszeczkę bardziej mroczna, bo mamy takie właśnie wstawki typu, wiesz, ktoś kogoś wypróbował zabić, mhm. coś w tym stylu. Y I... Bo z każdym, ziesz, naj, Chyba największy skok, jaki się odbył, to był właśnie skok pomiędzy drugą a trzecią częścią, bo trzecia część już była nagrana właśnie w takich zimno-mrocznych kolorach właśnie się niebieskiego, ciem... zielonego, mhm. takiego, takich, wiesz, takiego mroku ciemnego. Tak, właśnie się chciałem cię spytać, czy też to zauważyłeś, że pierwsza część była nagrana w takich bardzo ciepłych kolorach, takich. Ee... Takich bardzo przyjaznych. ich Wraz z kolejnymi częściami ten, te filmy stawały się właśnie takie, takie zimnawe, takie mroczne i to też właśnie pokazywało tą całą historię, jak ten y, y, główna postać y, i inne, bo w sumie tych postaci w Harrym Potterze było bardzo dużo i tak jak wspominaliśmy wcześniej, każda osoba mogła się utożsamić z inną osobą. Tam było tego pełno, każdy był inny, opowiadał inną historię. I to było tak, też i, a wspaniałe. A to, to jest ciekawe, że każda ta historia się ze sobą splatała, tak? tak. Nie było coś w tym stylu, że powiedzmy tak jak mamy w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, że wlatuje na przykład, wiesz, jakiś moment w jakimś tam fragmencie jest ktoś i powiedzmy dalej się ta historia toczy. Nie, tu to wszyscy byli splecieni losem tak naprawdę. Pomijając to, że za, oczywiście naj, ta najwspanialsza trójka zawsze im się musiała przydarzyć coś złego. Tak. Co, to, to jest z, oczywiście jak, jak zwykle. Jak zawsze coś się źle dzieje, to zawsze wasza trójka. Pani profesor, ja sobie zadaję to od 6 lat to samo. Dokładnie. Czemu, my? Czemu ciągle my. Tak, ale to jest to właśnie to było ciekawe, nie? bo mieliśmy styczność z tak naprawdę każdym rodzajem osoby, którą po, po, teoretycznie gdzieś spotkamy nawet w naszym życiu, bo i mamy osoby, które są, wiesz, pozytywne zawsze, jako twoi przyjaciele, znajomi i tak dalej. Mamy osoby, które oczywiście, gdzie na przykład, nie wiem, nie, to, nie tolerują, nie, wiesz, nie, nie masz takiego jakiegoś z, do, dobrego z nimi kontaktu. Masz niby osobę, która jest wyrachowana w stosunku do ciebie, ale teoretycznie jest. Jakby nie, nie życie ci źle, po prostu taka jest z natury. I właśnie to jest to była właśnie chyba uniwersalność tej historii, nie. Taką właśnie tą uniwersalność, właśnie to było pokazane, że y, masz. Taki dobór jakby osób, z którymi się możesz utożsamiać, że wybieraj nie, po prostu. I chyba to było tym największym sukcesem tego wszystkiego. Tak, bo sama tak. historia, oczywiście wiadomo, też była mega ciekawa, bo jakby nie przypominam sobie, żeby gdzieś w historii, jakby powiedzmy, pisania właśnie takich opisywania światu, światów magicznych było tak dużo jakby z jednej serii wydanych książek i jednocześnie zakranizowanych. Tak hmm. mi się przynajmniej wydaje, że takich jakby historii nie ma. Jakby Harry Potter jest chyba w sumie jedyną taką magiczną częścią, tak naprawdę, która jakby doczekała się aż tak dużego grona fanów. Tak szczerze mówiąc, chyba. Bo mam, znaczy, mam, może oczywiście... nie słyszałem, że było jakby tak, czy są jakby inne serie takie magiczne oprócz właśnie tych fantastycznych zwierząt, ale tak to nie kojarzę, żeby ktoś powtórzył albo coś zrobił właśnie w stylu takim magicznym nie przypominam sobie. Znaczy wiesz, mamy ki kilka takich historii magicznych, ale one nie, nie jakby nie były na tyle dużym sukcesem, żeby je dalej ciągnąć, tak, no to na, pe na pewno oczywiście, wiesz, jeżeli chodzi o świat książek, to jest zupełnie co innego, tak? bo mamy Harry'ego Pottera, mamy różnych innych wydawców, którzy też napisali książę masę, no ale właśnie nie, nie doczekali się, nie doczekały się tej ekranizacji, nie? no bo i chyba każdy z nas to wie, że tak naprawdę, gdy nie masz co oglądać, to pierwsze co myślisz, a w sumie ten Harry Potter to nie jest taki głupi, to nie jest taki głupi pomysł, nie? To no. taki typowy wieczór na zasadzie, a chcesz się wyluzować, wyczilować, to sobie puścisz pierwszą część, drugą część, trzecią część i tak dalej. A potem się okazuje, że a w sumie to może puszczę następną, nie? No i tak to się cały czas nakręca, nakręca, nakręca. A poza tym jakby fajne jest też to, że jakby nieważne w którym momencie swojego życia jakby zacząłeś jakby czytać czy to książki czy oglądać filmy, za każdym razem do ciebie trafiała ta treść i też przy okazji yy, z wiekiem z, z, zaczynałeś sobie u, jakby, przy, jakby uzmysławiać różne elementy, które były wple, wplecione w tą całą historię, nie? To mhm. znaczy, że im starszy jesteś, tym więcej jakby zauważasz jakby takich, takich prawdziwych sytuacji z twojego życia, tak? Że nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest świetnie, po prostu trzeba sobie radzić i chyba to jest jedno z najlepszych przesłań tak naprawdę tej serii, że Nieważne jak bardzo świat jest przeciwko tobie, musisz dalej jakby ciągnąć to i wiesz, i starać się po prostu z tym zmierzyć i po prostu cały czas dalej, dalej, dalej ciągnąć. Tak jak my w sumie z tym podcastem, tak? Mamy mm -hmm. nadzieję, że troszeczkę się tutaj rozkręci, bo no, ten nie ukrywamy, mamy wielkie ambicje, ale na razie po prostu musimy po prostu cię, no, po prostu pracować. Tak, tak ciężko podstawie. pracujemy, mam nadzieję, że też to widzicie i doceniacie. I tak wracając do pierwszej części, czyli kamień filozoficzny. Tak. Najlepsza, jakby taka pierwsza myśl w głowie, najlepsza scena, albo coś, co ci od razu wpada w głowę, myśląc o tej części. Najlepsza scena? Mm, wydaje mi się. Hmm. Ciężko powiedzieć, bo jakby to jest tak jakby historycznie. Wiesz, często oglądany, bo z żoną oglądamy bardzo często, jakby tą pierwszą część, bo jest taka najbardziej właśnie ten, przyjemna, taka właśnie ciepła. To chyba. Ciężko powiedzieć, żeby był jakby jedną se, taką scenę wybrać. Ja chyba tak z przykładu powiem trzy. Pierwsza to jest taka najbardziej przy, taka dla mnie pozytywna, to to, kiedy Hagrid przybywa do tej chaty, tak na tym powiedzmy tej wysepce takiej, wiesz, gdzie tam te fale uderzają i tak dalej, i zabiera Harego, i mówi mu: Jesteś czarodziejem? Tak, mnie najbardziej, w ogóle wcześniej tego nie zauważyłem, ale jest pewien moment, jak Hagrid, nie, jest Hagridem i jest widać, widać właśnie twarz innego aktora. No dublera tak, tak naprawdę. Tak, dublera I jak to zobaczyłem, po prostu... Nie jestem w stanie tego móc, zobaczyć. Tak, nie mogę, nie mogę tego zobaczyć, jakby są takie niuanse, ale to chyba w, tym, w tej części chyba to też zauważyłem i to też właśnie pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o pierwszą część, że halo... Co się stało, nie? Tak. Drugą taką chyba, taką fajną, jakby sceną z tej właśnie pierwszej części, chyba była wyprawa na ulicę Poką Boże, pokątną. Nie przekątną. Nie mylmy, bo będzie niedobrze. Tak. Właśnie ulica pokątna. Mega fajne, jakby zrobienie, właśnie pokazanie tego, jak właśnie świat czarodziejów jest ukryty, tak? W mhm. zasadzie niby zwykła ściana, przychodzisz, a tam zupełnie nowy świat, no, wiesz, cała ulica tak naprawdę usłana sklepami. I. Ta właśnie przejście przez tą ulicę, wejście do sklepu z różdżkami, e, wbranie różdżki, tak, przez oczywiście ro, ro, troszeczkę zniszczenie tego sklepu. O, czysta, no, że... tak troszkę. No tam, wiesz, trzeba wypróbować, nie? żeby nie było. Przecież różdżka sama sobie wybiera czarodzieja. Mm -hmm. no. A właśnie ta scena z Oliwanderem była mega fajna, bo właśnie było pokazane, że e, już wtedy był taki moment, że to ciekawe. Wy, różka wybrała ciebie, taka sama różka i ten sam ten pióro z Ogona Feniksa zostało włożony do innej różki. I której... tylko jednej. I tylko jednej. Tak, już, na, już było wiadome, czy ten, jaką się nazywa, Oliwander już wiedział, że coś jest nie tak. tak nie? I, wiesz, historia sklepu Oliwanderów jest bardzo długa, no bo oni chyba z kilka, kilka pokoleń mieli ten sklep i oni mhm. naprawdę jakby badali cały ten świat, już jakby magiczny pod względem właśnie różki. I już tutaj mieliśmy taki smaczek, że kurde, tu się zawiąże ta historia bardzo mocno z tym. I w sumie ostatniej części też się w sumie wyjaśniło, bo bardzo dużo rzeczy jakby na temat jak się dowiedzieliśmy właśnie chyba z ostatniej części. Mm -hmm. e, no i co, trzecia taka chyba w sumie część, to w sumie jak wybierali domy, tak? Czyli Tiara przydziału, wielka sala e, tak naprawdę i moment, w którym wiesz, Harry prosi Tiarę o to, że... Ty byle nie do Slytherinu, nie do Slytherinu. A ona mówi przecież to, co jest tu, w twojej głowie, i na podstawie twoich umiejętności, to ten, że tak powiem, cię przydzielam do tego domu. Ale no, koniec końców wydaje mi się, że to był dobry wybór, tak? Dobry wybór, że go przy, przydzieliła do tego, do Gryffindoru, bo jakby nie było. Fakt faktem, może miał wiele cech Voldemorta, bo z tego też się dowiedzieliśmy, ale dalej jakby on był pozytywną postacią, tak, on był bardzo honorowy, bardzo właśnie się zżył z przyjaciółmi, i dla niego przyjaciele byli najważniejsi, no bo rodziny jako takiej nie posiadał, no i wydaje mi się, że takie właśnie to są takie trzy takie sceny z tej, z tej pierwszej części, które tak naprawdę, wiesz, tak mocno wsiąknęły w to wszystko. Okay. A dla ciebie na przykład takie właśnie, nie, może nie tyle, że wiesz, żebyś mi podał jedną scenę, nie? Ale mm -hmm. jakiś taki właśnie wątek, który właśnie fajnie był przeplec przepleciony tak. przez pierwszą część. To też tak jak wspomniałeś, właśnie przyjście Hagrida do tego domku na, na jakimś morzu, Oceanie, dala znaczy wszystko w oddali, bo jak Wiecie lub nie wiecie, właśnie pełno listów wpadało do domu i chcieli uciec. To ja właśnie ta no, jedna... przed, przed ministerstwem się nie ucieknie. Tak. Zwłaszcza <gry> jeszcze jak tutaj kuzyn od Harry'ego Pottera wziął sobie jego tort, bo on miał urodziny właśnie wtedy. I Hagrid mu zrobił ogonek świnki. świnki to też było zabawne. E, właśnie też fajna scena była przed wejściem na wielką salę, przed wyborem właśnie tutaj, przy, przed przydziałem domów, e, jak Harry Potter spotkał się z Drakomalfo i to ich przywitanie, bo po, no, jakby kojarzymy się ta scena ze względu na to, że dużo oglądałem memów i wiesz, to jest hej, ja jestem Malfoy i pragnę Cię. Och, <laughs> <I te, nie. laughs> Takie przerówki, ale to takie, in, in, no. Nie wiem, czy powiem mówić, ale no. No, wiadomo, sorry. no, no wiesz, jakby. Yy, od tego jest kultura, żeby właśnie jakby takie wytwory kultury jakby też pod, dopasowywać do, obec do czasów różnych. O, Oj, mamy o, pieska tutaj. Mamy pieska, który, że tak powiem, próbuje nas zaatakować. Zaatakować. Ma mam, na mam nadzieję, że tego nie słyszycie. E dobra. I taka kolejna rzecz e scena. Hmm. No, tak naprawdę przychodzi mi tu już ostatnia scena, jak e, było spotkanie właśnie, gdzie zdobywał ten kamień, e, próbował zdobyć e, ten kamień. E, Zaby, te, to jakby co, spoiler to już nie jest, bo tak naprawdę ma, wie, wiemy dobrze, że większość z was już na pewno oglądała wszystkie części, więc albo przynajmniej parę. Także spoilerów tak, nie będzie, no tak. bo już każdy raczej zna tą historię. Jak ktoś nie oglądał, to zazdroszczę. No powiem ci, że jakby a, troszeczkę uciekając, oczywiście jak zwykle z tematu i zbaczając, Chciałbym zrobić jedną rzecz, zresetować sobie mózg na zasadzie nie zobaczyć tego i zobaczyć go od nowa, Harry Tak, Putera, całą serię. Ja bym chciał tak z Władcą no ale już no, niestety ten... Co nie da Co się to się nie odzobaczy. Tak, to było te spotkanie, w... to była komnata tajemnie, to nie było ta, to była nie. druga część. E, oni ogólnie, wiesz, jakby zeszli do lochów, tak? Tak, bo tam do lochów. był ukryty jakby to lustro, tak? Ein Ingarb, no to tam, gdzie jakby teoretycznie, gdzie przeglądałeś siebie, no to... To, co pragnęło najbardziej, twoje serce zostało pokazane właśnie w tym lustrze. Tak, no i właśnie zapamiętałem tą scenę, jak pytał się. Nie pamiętam nazwy tego nauczyciela, który miał jakby ten turban, a z tyłu był oczywiście twarz Voldemorta, bo on tam przebywał w jego ciele. Profesor Quirrell. Quirrell, okej. Okay. Qu nie Quirrell, tylko Quirrell. Quiller. No okej, okay. właśnie i te spotkanie, gdzie pytał się go, gdzie jest ten kamień, to wszystko, a on tam udawał, niby Harry Potter, że e, wygrał mecz chyba w Quidditchu lub coś w tym stylu i wznosi puchar, e, potem nagle się okazało, że... Ma ten kamień u siebie w kieszeni, bo to chyba kamień sam wybierał chyba. Znaczy, tak naprawdę. Miał trafić to było, do kogoś, to była nie? Ge, jakby Genialna zagrywka ze strony tak jakby, tego, który go schował, czyli Dumbledora, mhm. bo tak naprawdę, jak dowiedzieliśmy się z samego końca filmu, nie ten, kto chciał zdobyć kamień, mógł go jakby dostać, tak? mhm. tylko ten, który tak naprawdę nie potrzebował go. Dosłownie, mhm. na tej zasadzie, że chciał go chronić. I ten mógł zabrać ten kamień. I to była dość ciekawa zagrywka, no bo powiedzmy sobie szczerze, ktoś, kto chce się włamać tam, zabrać, że tak powiem, ten kamień, no to logiczne, żeby go nie dostał, tak? No nie dałoby rady tego obejść, to tak naprawdę. I to było dość bardzo bezpieczne zagranie, jakby nie było, nie? Mhm, tak, także to była taka czynia właśnie, która mi zapadła w głowie. I co, możemy przejść do kolejnej części. Pewnie przez to, że to jest tyle części, podzielimy ten podcast na parę części, tak, że się nie przestraszcie. Wydaje mi się, że podzielimy to na dwie części, bo tak mi się wydaje, że po pół godzinki, jeżeli będzie nagramy odcinek, to spokojnie podzielimy też te, te filmy. To Dobra. musimy chyba przyspieszyć. No, troszeczkę przyspieszyć. Tak, Komnata Tajemnic. Co z tak. Druga sądzisz? historia e, z całej serii. Ciekawa, bo już zaczynamy się właśnie takie, jakby, może nie tyle, że... Mroczne wajby, yy, bo dalej jakby utrzymanie tego i kolorystyki całe, całego tego filmu było takie ciepłe, ale już były takie właśnie, że. E, motyw tej zbrodni, motyw tego, że przez y, zabójstwo potwora Hagrid został w ogóle wyrzucony ze szkoły. E, to cała właśnie to napędzanie się tej historii i jakby dużo więcej negaty właśnie negatywnego i energii, jakby, która została wprowadzona w całej serii. No już zaczęło już czuć, że to już to jest takie właśnie, wiesz, malowanie niby krwią na ścianach, e, porywanie, wiesz, uczennicy do komnaty, wiesz, wielki potwór, który pełza. No to już zaczęły się takie właśnie, takie, wiesz. Już takie mroczniejsze tematy. Tak, tak. No właśnie z tej, z tej części najbardziej pamiętam, jak próbowali wejść do komnaty tajemnic i spotkali tego trójgłowego pieska. pieska. Eee, Puszka. To puszek, tak, Puszek. Ale przecież Puszek jest taki miły, przecież wystarczy mu coś zagrać i on idzie spać. Tak, pamiętam ta scena, jak właśnie z Ronem, jak tak stał i nagle zleciała na niego ślina i ta jego mina, w ogóle ten akt. Ale jakby W ogóle mimika Rona, mimik w sensie aktora, ten Ruperta Grinta, mm -hmm. była Mega, znaczy była wspaniała, tak? No bo to właśnie było, wiesz, ten jego strach na tej twarzy po prostu był bezcenny, tak? Chociażby, wiesz, po, podążaj za pająkami, tak? Czemu to muszą tak, być pająki? pająki? Czemu nie mogą być motyle? Tak, tak, właśnie... Właśnie Rupert dobrze odegrał rolę Rudego kolegi. Tak, Rudy kolega, tak. Zawsze możesz na niego liczyć. Tak, właśnie to mi przychodzi, właśnie jak myślę o tej części. No i chyba jak wszystkich te spotkanie już w Komnacie Tajemnic, gdzie był właśnie ten nie Lord Voldemort, tylko ta postać, właśnie. Tak naprawdę Tom Riddle. Prze, Tom Riddle, który. Później, jakby, jakby tak. No. on był wspomnieniem, tak? Wspomnieniem. No bo on, jakby teoretycznie był związany z dziennikiem, który miała Ginny. I to też było ciekawe, nie? No bo to był właśnie. My jeszcze, jakby nie dostaliśmy tej informacji, że tak naprawdę, jakby z postacią jakby i wartością tego dziennika, dopiero dowiedzieliśmy się później, że jest Horcruxem, tak? czyli częścią duszy Voldemorta. I no też ciekawe, nie? No bo wiesz, mieliśmy takie właśnie zajawki, nie? Co chwilę rzucanie czegoś, co w następnej częściach będzie miało bardzo ważny element i będzie bardzo ważną rolę odgrywało. No mega, mega, mega fajne, bo wiesz, jakby znowu mamy takie, wiesz, mamy spokojne rozpoczęcie akcji i potem można jakby takie boom, nie, coś boom. się dzieje, nie, właśnie jakby patrzenie na tę historię wstecz, co się działo w Hogwarcie, czemu właśnie Komnata tajemnic miała takie znaczenie dla całego Hogwartu, no mega, 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 mega fajne, wydaje mi się, że jakby... Dobra, to teraz, skoro Ty mnie pytałeś o najlepsze sceny z pierwszej części, to ja teraz Ciebie zapytam o najlepsze sceny z tej drugiej części, No tak Ci tak, jak... wiesz, mega, mega, mega. No właśnie tak powodu. jak wspomniałem już ten, ten, ja mega, ten, mega, ten mega, tak, no? tak <laughs> te spotkanie, te wejście do komnaty, jak właśnie ten pies trójgłowy, pies został uśpiony przez harfe i nagle właśnie przestała grać i on się obudził i ta mimika, ta scena z tym Ronem właśnie, to mi tak wpadło, e, wpada do głowy. No na pewno też walka z Bazyliszkiem i tutaj jak udało się, jak pojawił mu się w tej tiarze, tak to było to, w tak. tiarze im się pojawił ten miecz Gryfindora, e, który pojawia się tylko e, dla prawdziwego Gryfona, tak? Tak, dla prawdziwego Gryfona, który chyba był w potrzebie, bo bardzo go potrzebował, tak, jakoś tak, i też w sumie w tej samej akcji jak wziął ząb Bazyliszka i przekuł właśnie dziennik Tomaraidla i go zniszczył tak naprawdę tak, tak i było widać właśnie to rozdarcie tej, I... tego fragmentu duszy tak właśnie tak bo jak wiadomo Horcrux jakby ten dusza Lord Voldemorta została podzielona na siedem części siedem części właśnie które były jakby ala Horcruxy i pierwszym z nich Właśnie był ten e, dziennik Toma Riddle'a. E, Riddle? 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 Nie, no, raczej odmieniamy Toma Riddle'a, tak? tak? Nawet w, w, w serii było odmienione to nazwisko. E, no i było właśnie widać to, co mówiłeś, to rozdarcie. E, i to, no, Fajnie to wyglądało, już było widać, że e, coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, tak. E, A dla ciebie, właśnie, jakieś takie. Akcje? Jakby z drugiej części. Hmm... Wydaje mi się, że taką fajną y, jakby historią, którą była właśnie opowiedziana, to właśnie było y, raz, że samochód, tak, magiczny samochód y, rodziny Wesleyów, tak. Czyli, było w tej części? Tak, to było okay. w tej części, kiedy właśnie, że tak powiem, on miał zakaz wychodzenia z domu, bo miał niby nie, nie, do, nie, nie, do, w sensie, nie dojechać do, szko do szkoły bo go, Dursleyowie tak. go zamknęli. I ta scena z wyłamywaniem tak, tych z tej krat. Wyłamy, Właśnie, wyłamywaniem krat, to było jedno. Drugie, to właśnie było to, jak oni już podróżowali, że tak powiem, już do szkoły tym samochodem, bo oczywiście co, peron na 9,34 się zamknął. I co? Niechcąco. No i tam było no, tam na pewno niechcąco. <laughs> w każdym razie, no właśnie, wiesz, ten moment, w którym oni, że tak powiem, zlatują na, nad, tuż nad tymi torami i pociąg powinien gdzieś tu być. Tak, i, I, nagle i to, to było nimi. takie, wiesz, i ten znowu ten wzrok, ten, może, Rona, jak oni się na siebie popatrzyli, takie. <laughs> no, chyba nie. Tak, albo potem jak na tą maczugę trafili, która próbowała ich zabić. Tak. tak, to jest kolejne, tak. I złamanie różdżki Rona, i każdy, że tak powiem, element potem włączony z tym złamaniem różdżki, typu właśnie rzucanie, wiesz, zaklęcia. zaklęcia na żry ślimaki Malfoy, i potem ten... Odbicie czaru przez tą złamaną różdżkę i sam właśnie miał. No niestety nie skończyło się to dobrze. Ale najlepszy był chyba ich przyjaciel Hagrid, który powiedział. Dobrze, że wypluwa. <laughs> tak, a w sumie tak, taka ciekawostka, bo postać Harego. Hagrida miał grać ktoś inny w ogóle. Robbie Williams w ogóle. Tak, też słyszałem o tej historii, że to jakby tam dość mocno się zastanawiano nad tymi dwoma aktorami. I koniec końców mam wrażenie, że. Dopasowali takiego bardziej, taki, w sensie, no bo ciężko jest powiedzieć, no bo my nie, nie widzieliśmy jakby castingu i tak dalej. Tak, jak on nie wiadomo, jakby zagrał. Jak generalnie. nie wiadomo, też właśnie jakby zagrał już całą serię, ale mam wrażenie, że dobrze odegrał swoją rolę. E, tak, Jak dobrze. Ta, twa, no. ta twarz jakby ucharakteryzowana miała właśnie taką, wiesz, taki niby duży, wiesz, mm -hmm. człowiek, ale tak naprawdę mega przyjazny, mega dusza, wiesz. Tak, mega mega był kochany, pomagał. E, tutaj też się jakby ta cała trójka głównych postaci jakby związała z Hagridem, to też co to też można było zauważyć. E, no, tak. Przerwałem ci także coś Nie, jeszcze? Nie, Wydaje mi się, że to właśnie były te takie kilka scen, które mi się mega zapadły w pamięć. No... Co? Możemy iść dalej, tak? W trzeciej części, tak, tak naprawdę. Czyli... Więzień Askabanu. Więzień Askabanu, pierwsza, Ci szczerze. Pierwsza część, bo tak? tak naprawdę, bo mieliśmy tak, pierwsza część, pierwsze chyba dwie części były nagrane przez jednego. Tak, tak, A potem przeszło. reżysera. Potem został właśnie zmieniony reżyser na trzecią część, i tu pojawi się bardzo duży skok. Musisz przyznać, tak? Mhm. Bo mamy dużo jakby, ciem, ciem, jakby takich ciemnych scen, dużo takiej ciemnych. Aktorzy też troszkę podrośli bardziej, jak tak, mi się Tak, było to taki właśnie ten moment właśnie takiego, wiesz, już nie bycia dzieckiem, ale nastolatkiem. nastolatkiem, tak? Że już jest właśnie, wiesz, wszyscy podrośli, już to co bardziej są, powiedzmy, wydorośli, wydoroślili, tak? Są bardziej dojrzali. Do, bardziej dojrzali. I zaczyna się właśnie takie już bardzo mocno właśnie ingerencja tych takich ciemnej... No nie wiem takiego ciemnego vibe'u w, ca w całą serię, bo mamy tak ucieki raz z kabanu. Tak, gdzie jeszcze nikt nigdy z tego więzienia nie uciekł, mm -hmm. co też jakby jest nie, nie, bywałem dokonaniem, tak? no bo pomyśl sobie, że w świecie czarodziejów mam wrażenie, że zabezpieczenia w więzieniu nie są takie do przeskoczenia, Chopsiu. Właśnie e... jak się chciałem Cię spytać, bo e, muszę sobie przypomnieć, bo nie pamiętam za bardzo części właśnie tego tej więzień Askaba to było wtedy, gdy Seriusz Black uciekł i to była ta też część, gdzie tam była walka właśnie Siriusa z tym wilkołakiem, czyli tym nauczycielem. Nie, Lupina z Wilkołakiem. Bo Lu 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 Lupin no. był wilkołakiem, a Siriusz walczył z, z Lupinem tak naprawdę. Okay. To ta, ta ta tak, ta okay. jest ta część. Tak, to jest ta część. Sorry, ma, ta mały przerywnik, przecież tak powiem, przypominający. Tak, to jest ta część. E właśnie, mamy coś w tym stylu, że mamy pierwszy bunt tak naprawdę na takiego nastolatka, tak? no, bo mamy początek filmu i przychodzi ciotka e od, od Darslejów tak naprawdę i wiesz zaczyna obrażać jakby rodziców Harego i on zaczyna wybuchu właśnie złością nie czyli właśnie były to takie elementy już właśnie takiego wieczora. buntu nastolatka. Mm -hmm, tak. i właśnie to było takie wiesz już mamy taki bardziej właśnie takie też poznajemy znowu z innej strony całego bohatera że troszeczkę nie panuje nad tą złością i Fajne to było, bo zaczęliśmy właśnie wiesz, i razem z Duhotelem dorasta też widownia i też inaczej na to patrzy. I znowu mamy ten efekt takiego, wiesz, znowu coś nowego, znowu, wiesz, z takiego właśnie, że zupełnie jakby, niby oglądasz cały czas tą serię, ale ty też dorastasz i zaczynasz widzieć inne elementy. I wydaje mi się, że właśnie w tej części mega właśnie fajnie pokazali to, że właśnie ten świat nie jest już taki kolorowy jak za dzieciaka, nie? Mhm. To już jest, jest dużo więcej info, takich właśnie mrocznych rzeczy, które cię zaczynają oplatać. Ta historia znowu zaczyna się nas zagęszczać. No bo poznajemy też właśnie historię, czemu rodzice zginęli. Harego, przez co zginęli, bo wiesz, przyjaciel ich zdradził. Choć na początku oczywiście wiadomo, że niby wszyscy obwiniają, będą obwiniać Syriusza. Tak. A okazuje się, że to wcale nie jest ta osoba i... Co, właśnie, takie, takie szybki disclaimer na, na, na podstawie tego. Jak myślisz, skoro była oczywiście pokazana, że była mapa tak mm -hmm. gdzie pokazywali, gdzie kto, że tak powiem, jest w zamku, to jak myślisz, co bracia Rona, czyli Fred i George, myśleli o tym, że Ron śpi w jednym łóżku z jakimś innym ziomkiem? <grym> Pamiętam z, to ze to... szczurem. <grym> <grym> tak, to właśnie to jest też dziwne, że. Y... Na tej mapie było widać tyle jakby sytuacji i nazwisk ze sobą, że jakby nikt jakby jakby z bohaterów tego nie powiązał w ogóle. Była scena tak jak ty mówisz z innym facetem. To scena, to było na zasadzie wiesz, inaczej, to było takie właśnie na tej mapie. No. I tak samo też było jak było spotkanie Dragomalfo i z Hermioną, też było taka sytuacja trochę jakby Bardziej zbliżeniowa to wyglądało, ale to jakby właśnie było kilka takich sytuacji właśnie, gdzie nie, jakby nikt na to nie wpadł w ogóle. W ogóle to te, też było widać na mapie Hunspotum, tylko nie wiem czy wcześniej, czy w czwartej części, ale wiem, że w którejś, w jednej z kilku, że na przykład właśnie yy, 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 główna postać, czyli z magicznych, yy, Boże. E, magiczne zwierzęta jak je znaleźć. E, został profesorem tak naprawdę w Hogwarcie i co przechadzał się po, właśnie tak, po też, mapie. Też, też był to taki było. właśnie taki fajny smaczek, który dopiero po jakichś kilku latach chyba wyszedł dopiero, bo nie, nikt tak dobrze się nie, temu nie przyglądał. No ale właśnie, były takie historie, które by się, nie wiem, były pokazane powiedzmy w filmie i tak, kurde, dopiero po jakimś czasie dopiero to tak dochodzi do ciebie, że no trzeba, przecież mieli tą mapę już od dawna. Ten, ten Ron łaził z tym szczurem i co nikt tego nie zauważył, to No właśnie, cię. to są właśnie takie. Rzeczy, które troszkę mnie zdziwiły. Nie wiem, czy tak było oryginalnie, jakby. Znaczy, nie wiem, jak to było w książkach. Czy to była ta mapa, była jakoś bardziej opisana, czy oni coś bardziej mieli z tym związane, jakby jakoś taka, jakby historia była z czymś z tym związana, ale w filmie. Jakby było to widać, powiedzmy taki, takie isteregi, ale nikt jakby z tego nie wyciągnął żadnych wniosków ani jakby przypuszczeń. Po prostu była ta mapa pomocna do Harego, żeby się wydostał. Bo pamiętam, że wtedy były ferie zimowe i nie mógł wyjść, bo nie miał pozwolenia od rodziców, tylko musiał od ciotki, która oczywiście na. No nie podpiszeć tego, no bo. Yy, no, nie lubiła zbytnio Harry'ego, co później się w sumie okazało, że też ta ich nienawiść i to wszystko było spowodowane tym, że on Harry sam Potter so, on sam, sam sobie był Horcruxem. Horkru... Horkru Horcruxem, nie... Horkruks... <gryżki> tak. E, no bo tak, bo też był jakby element właśnie duszy Voldemorta, też była, był jakby w nim i to też powodowało, że ludzie jakby byli bardzo podatni, jakby Mugole byli bardzo podatni na, na ten wpływ. Ale ciekawi mnie to, że na przykład wiesz, jakby jego przyjaciele na przykład, nie, nie, jakby wiesz, mhm. no bo masz Rona i Hermione, który praktycznie no, większość czasu spędzą z nimi, i oni jakby tego negatywnego wpływu nie, jakby nie odczuwali. Nie? Może tak jak wspomniałeś, przez to, że oni powiedzmy byli w takiej rodzinie e, magicznej bardziej, chociaż Hermiona była. Nie, Hermiona przecież właśnie była z bez nie, by... nie, magicznej no właśnie, nie była. To, to jest ciekawe. No nice. bo masz, widzisz, masz kolejny taki, wiesz, niby taki, wiesz, właśnie inf taką informację, którą przetwarzasz, powiedzmy, po całych wszystkich częściach, masz takie, wiesz, na zasadzie zastanawiasz się, czemu to wcześniej nie wyszło, nie? Albo czemu, no. to, czemu tego nie wykorzystali. E, dobra, odlecieliśmy jak zwykle, wiesz, tak. w, w cholerę. Dobra, co, co następne? Jedne z dwie najlepsze sceny. Okay. Potem ja powiem. A... Spotkanie Siriusa Blaka, właśnie w tym domku z Harrym Potterem, gdzie wydawało się, że on jest faktycznie ten zły, a później się okazało, że jednak nie, bo zaczarowali tego, tą, tego szczura od rona. On, znaczy on się sam zmienił, bo on był tym, animagiem nie. Czyli, tak, ale... ale oni rzucili chyba jak dobrze kojarzy na niego czar i. Nie on, on, on sam się cietać. zmienił. Bo to chodziło o to, że wiesz, odciął sobie palec, tak? Że niby tylko to po nim zostało. A zmienił się w szczura i sam, jakby ze swoje, wiesz, swoją decyzją, pozmienił się w szczure, żeby się ukryć, tak, żeby go nie dopadł Tak, ale chodzi mi o to, że w tej scenie, jak oni wykryli, że ten szczur, jakby oni wiedzieli, że ten szczur to nie jest szczur, ten szczur zaczął uciekać, chciał wskoczyć jakby w taką dziurkę, jak to zawsze jest w myszach, zaczarowali go i on utknął chyba w, tym, w tej dziurce. Tak, dziurze. No bo jest to, wiesz, właśnie to odwrócenie czaru, tak. Tak, to właśnie o tą scenę mi chodziło i coś jeszcze. Ee... Kurde. W sumie hmm. nie przechodzi mi nic do głowy, więc żeby w sumie przejść dalej, to powiedz mi o twoich scenach. Eee, <laughs> dla mnie taką wspaniałą sceną było to, jak Harry zapoznał się na jednej z pierwszych lekcji w ogóle magicznych zwierząt, tak, gdzie prowadził je Hagrid. I jedną z takich najładniejszych scen w sumie w całym filmie, takich najbardziej pozytywnych, właśnie było to, jak wiesz, on się kłaniał hipogryfowi, jako. A, to była ta scena. No okay. i w dru z drugiej strony, właśnie to, że on mógł wsiąść na tego hipogryfa i polatać na nim. To była mega fajna scena, mi się to mega podobało. A, a druga taka scena, która mi mega zapadła w pamięć, to to, jak e, właśnie. Abstrahując trochę do tej twojej sceny, jak oni byli już w chacie, ten, w chacie duchów i właśnie stał tam już Lupin, stał tam Syriusz, nie? Niby mieli właśnie odczarować tak naprawdę, wiesz, co się, oczywiście była tam oczywiście cała historia opowiedziana i czemu i dlaczego, I wmierzyli w, w siebie różdżkami i nagle napada na nich Snape, tak? Wiesz I wiesz, mówi, to już wasz koniec, wracamy do zamku, tam zajmą się tobą dementorzy, nie? Harry wyciąga garażkę buch, nie? i nagle go wiesz, że tak powiem, e, ten. Był i zniknął. Był i zniknął, dostał, wiesz, fangę w twarz i, że tak powiem, poszedł, że tak powiem, na łóżko sobie spać. I to było takie, Harry, to jest nauczyciel. To, to było takie, man, nie po całej historii wiemy, że tak naprawdę Snape się opiekował Harrym. Może nie jakoś, wiesz, mega uczuciowo do tego podchodził, ale fakt faktem go chronił. A... Tak, dbał o niego, ale właśnie nawiązując jeszcze do tej sceny właśnie tego spotkania, jest to też ważna his jakby scena i historia, ponieważ Harry zdobył kogoś bliskiego z rodziny. I jakby... W końcu, nie? Znaczy... W końcu. Znaczy no w końcu. No jakby, to, nie wiem czy to był po prostu stryjek, wujek od, od Harry'ego Znaczy Pottera. ogólnie to było tak, że on jakby, no bo rodzina Blacków i rodzina Potterów, jakby to byli, wiesz, na zasadzie oni, ich, znaczy, Boże, Black i tata Harego, czyli James, jakby byli przyjaciółmi w latach szkolnych, tak? Okay. I oni się po prostu poznali. Dlatego przez to, że była między nimi taka mega więź takich właśnie przyjaciół, od Lupin tak samo należał do tej paczki przyjaciół. To było na tej zasadzie właśnie zrobione, że on jakby James na tyle zaufał temu Blackowi, Syriuszowi, że został też ojcem krzesnym Harego. A tak, ojciec krzesny, faktycznie. I właśnie to ta scena właśnie dużo też daje i pokazuje. Jakby, no, że Harry zdobywa kogoś właśnie z rodziny, i później. To było ważnym części... elementem też, tak? Tak, miałem. bo w późniejszych częściach na razie nie będziemy o tym mówić, bo to będzie później. No, coś się staje z tym Ojcem Chrzestnym, i jakby, no, ta cała historia. I jak I się. Znowu mrok wnika jeszcze tak. bardziej w tą historię, nie? Okej, okay, to szybko. E... To co? W sumie zrobimy tak. Nie wiem, ile Aha. mamy minut, ale wydaje mi się, że już będzie tak na jeden odcinek spokojnie. Zamykamy okay. pewnie chyba pewnie tą pierwszą trzy części w jedną mhm. część, a na kolejne następne będą już następne. Tak, częścią. także dziękujemy Wam za oglądanie, pamiętajcie słuchanie. co subskrypcja, tak, dzwoneczek, łapka w górę, eee... komentarze. Dajcie komentarz. nam w końcu jakby, ten, jakby <noise> informację, czy mamy coś poprawiać, czy nie, bo czekamy właśnie na wasze komentarze, żeby jeszcze bardziej jakby ulepszyć to, co teraz robimy, bo ciężko jest z naszego punktu widzenia, jak my to oglądamy i obrabiamy film i tak dalej, żeby coś poprawić, bo właśnie chcemy wiedzieć, czy wy coś nam po prostu zaproponujecie, coś tak, lepszego tak. jakby inną formę na przykład, czy mamy się, nie wiem, bardziej skupić na przykład na aktorach, czy bardziej na historii właśnie, która jest opowiedziana w filmie. Czy bardziej właśnie na takich smaczkach i steregach, które gdzieś tam występują. E, tak, no feedback jest bardzo potrzebny, także bardzo was prosimy. E... Zostawcie komentarz nieważne jaki. Chcemy, żeby po prostu ten. Nawet może być komentarz pierwszy. Tak, nie wiem tak, dokładnie. Co, dziękujemy Wam bardzo za ten kawałek, że tak powiem, historii o Harry Potterze wysłuchany w naszym, że tak powiem, tutaj. Duetnie. Tak, zapraszamy też na social media czy na Instagrama. Linka macie na dole. I dziękujemy i zapraszamy do kolejnej części, już za tydzień, we wtorek. Także trzymajcie Pamiętajcie, się. Pamiętajcie, wtorki z filmami. Tak, wtorki z filmami. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie. Na razie, cześć. Hej!